Rozdział pierwszy Biała Śmierć Nie zdarzyło się dotąd, by Marcos Solana, bogaty adwokat i dlatego obsługujący barcelończyków, którzy w rodzinie rozmawiają tylko o pieniądzach, miał do czynienia z zabójstwem o takich oto trzech elementach: oczywiście trup, katolicki ksiądz i niemal stuletnia fotografia, która wisiała na jednym z korytarzy szpitala klinicznego. — Może trzeba zacząć od trupa — pomyślał Marcos Solana, dobrze wychowany człowiek, który z szacunku dla swoich klientów zawsze ubierał się na szaro. Nieboszczykiem był Guillermo Clave, wśród przyjaciół nazwany Giermito, i leżał w szpitalu na marmurowym stole z ciałem niedawno zaszytym po autopsji. Ale rzeczą szczególną w jego przypadku było to, że był multimilionerem. Jak wielu tych, którzy nie pracują, i mieszkał w jednej z najlepszych willi na paseo de la Bonanova, a także to, że nikt w szpitalu nie widział dotąd tak bladego trupa. Był tam również ksiądz, rzecz normalna, bo przy bogatych ludziach, którzy umierają, jest zwykle katolicki ksiądz. Markos solana spojrzał na niego. Ojciec Olawida był kanonikiem, tajnym pokojowcem Jego Świątobliwości, doktorem teologii i profesorem tej dyscypliny w Kolegium Romanum. Mówiono, że ma wstęp wolny do najbardziej tajemnych biur Watykanu, że zna historię wszystkich krypt i że od czasu do czasu papież udziela mu poufnych lat. Markos Solana nie widział jeszcze starej fotografii. Spojrzał na lekarza sądowego wysokiego.